Agencja kreatywna Makomedia. Kreatywność wspierana technologią. Enea Wytwarzanie to firma, która od lat aktywnie angażuje się w rozwój województwa mazowieckiego i wspiera wydarzenia sportowe, kulturalne oraz edukacyjne w regionie. Obecnie jest sponsorem radomskich drużyn siatkarskich Cerrat Enea Czarni Radom i Ele Klerk Moja Radomka Radom oraz klubu piłkarskiego RKS Radomia Gradom. Maciej Zieliński, witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV, a dzisiaj Państwa i moim gościem jest Bożena Żelazowska, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, a także kandydatka trzeciej drogi w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam Państwa. Pani minister, pochodzi pani z Chełma na Lubelszczyźnie. Od wielu lat mieszka pani pod Warszawą. No takie pytanie na początek, bo takie pytanie także nasuwa się mi, ale być może także wielu naszym widzom. Dlaczego mieszkańcy Radomia i ziemi radomskiej mieliby oddać głos na kandydata nie stąd? Jaki mieliby mieć w tym interes? Otóż na początek małe sprostowanie. Urodziłam się na małej wsi zamojskiej. Urodziłam się w Chełmie, ale wychowałam się w wsi Rozkoszówka, gmina Uchanie, i tam uczęszczałam do szkoły. Natomiast tak, mieszkam pod Warszawą, ale to jest Mazowsze. I przez ostatnie moje lata pracy zawodowej w samorządzie województwa mazowieckiego pracowałam dla Mazowsza na Mazowszu. Wspólnie z instytucjami kultury, z ludźmi świata kultury, nauki, edukacji, ale też przede wszystkim z samorządowcami. I te moje lata pracy poświęcone Mazowszu, myślę, że jak najbardziej uprawniają mnie do tego, abym dzisiaj mogła w Parlamencie Europejskim reprezentować Państwa sprawy, Państwa głosy, głosy całego Mazowsza i Warszawy i Podwarszawia, z którego to okręgu jestem posłanką już drugą kadencję, ale byłam radną samorządu województwa mazowieckiego, czyli całego Mazowsza. Znam jego problemy, jestem stąd, nie jestem kandydatką, której tutaj Państwo nie widzieliście, czy też nie zobaczycie, bo są też tacy kandydaci, tylko znam ten region doskonale. Zna pani także Radom? Znam Radom, znam instytucje kultury, z którymi tutaj od ponad 20 lat współpracuję, czyli Muzeum Jacka Malczewskiego w Rynku, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, które pamiętam te 2007 rok, kiedy wspólnie z Andrzejem Wajdą, ludźmi świata kultury, ale też z samorządowcami, zastanawialiśmy się, czy to jest możliwe, czy ono powstanie, czy w tym starym budynku elektrowni, doskonale pamiętam, jak on wyglądał, drodzy Państwo, kiedy były powybijane szyby i tylko gołębie sobie tam pod dachem fruwały. Dzisiaj mamy piękne Centrum Sztuki Współczesnej właśnie w Radomiu, z którego jesteśmy dumni, i tak jest z tymi instytucjami, które są też na obrzeżach Radomia, czyli Czarnolas, Muzeum Jana Kochanowskiego, które jeszcze niedawno było oddziałem, a dzisiaj już jest samodzielną instytucją, czy Szydłowiec i Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych, i mogłabym tak jeszcze Państwu wymieniać inne instytucje, ale też szkoły, domy kultury i przede wszystkim moja współpraca ścisła z samorządami z regionu radomskiego również. Czym chciałaby się Pani zająć w Parlamencie Europejskim? Czy właśnie kulturą, o której Pani mówi, którą się Pani zajmuje od wielu, wielu lat, no dzisiaj w polskim rządzie także? No jak wiecie Państwo, jest to tematyka mi najbliższa. Bardzo dbam o to, aby właśnie kultura na Mazowszu się rozwijała, aby nasze instytucje były odpowiednio finansowane, aby no i zarówno infrastruktura, czyli ta twarda infrastruktura, ale też projekty miękkie, abyśmy mogli tworzyć nowe spektakle, nowe sztuki teatralne. No to upiększa, ubogaca, edukuje naszą młodzież. No i myślę, że to jest taki nasz kapitał, który możemy śmiało zaprezentować już dzisiaj światu.
światu i Unii Europejskiej, tak? Jesteśmy z regionu Chopina, kraina Chopina, kraina Norwida. To nasi wieszczowie, którzy już... Jana Kochanowskiego, którzy już wtedy promowali Polskę na świecie dzięki swojej twórczości. Dzisiaj możemy być z nich dumni, możemy śmiało iść do Europy ze sztandarem biało-czerwonym i być z niego dumni. Tak jak nasze hasło zresztą wyborcze, bądźmy sobą w Europie, bądźmy sobą w tej Europie, pokażmy to, co mamy najlepsze. A przez kulturę, przez prezentowanie naszych wartości narodowych możemy śmiało być dumni i możemy być sobą w tej zjednoczonej Europie, co też gwarantuje nam oczywiście bezpieczeństwo, bo jak widzicie Państwo, dzisiaj gdyby nie to, że należymy do struktur NATO, do Unii Europejskiej, to nasz kraj by naprawdę był w większym niebezpieczeństwie. Mhm, ale o tej kulturze jednak głównie Pani mówi, to znaczy, że oddany głos na Panią to głos oddany także na kulturę? Mówiąc tak krótko, czyli to jest też ten elektorat ludzi zainteresowanych głównie kulturą? Myślę, że na pewno, drodzy Państwo, bo jest mi bliska, znam te problemy, wiem też, jak pozyskać środki, bo pamiętajmy, że Unia Europejska to też tworzenie prawa, tworzenie odpowiednich zapisów. Musimy mądrze do tego podchodzić, bo czasami, jak widzimy dzisiaj w tym polskim Zielonym Ładzie, który został stworzony bez pytania ludzi, bez rozmowy z rolnikami, dzisiaj nastręcza nam więcej problemów. Więc im więcej jest rozmów, im więcej jest dialogu, im więcej jest słuchania obywateli i właśnie z regionu radomskiego i z innych regionów Mazowsza, tym ten głos jest cenniejszy. Te problemy są bardziej dla nas realne i wiemy mniej, jak je rozwiązać. Mm-hmm. Za chwilę jeszcze o tym Zielonym Ładzie porozmawiamy, ale wcześniej pani minister, no bo jest pani kolejną osobą z polskiego rządu, która opuści, no wiemy o części, którzy już opuścili polski rząd, ale jeśli pani zdobędzie mandat w wyborach do Parlamentu Europejskiego, to pewnie będzie także podobnie i w pani przypadku 4-5 miesięcy pracy dla państwa polskiego w polskim rządzie to wystarczający czas, żeby powiedzieć, że zostało zrealizowane wszystko, co było do zrobienia i teraz czas na Strasburg i Brukselę? Nie zostało jeszcze zrealizowane wszystko. Jak wiecie państwo, no, to były pierwsze miesiące naszej pracy i ja długo się zastanawiałam nad kandydowaniem do Parlamentu Europejskiego, ale wspólnie z prezesem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i z moimi kolegami, bo tutaj do Parlamentu Europejskiego wystawiamy naprawdę mocną drużynę ludzi sprawdzonych, doświadczonych. Ci, którzy byli już parlamentarzystami w Unii Europejskiej, ale też osoby, które pracowały w polskim rządzie, jak Krzysztof Hetman, który wcześniej był europarlamentarzystą, ale też Adam Jarubas i moi koledzy, którzy kandydują, Stefan Krajewski. To są osoby, które doskonale znają problemy, którymi się zajmują. Problemy polskiego rolnictwa, dotyczące gospodarki, zdrowia, tak jak Adam Jarubas. Ja reprezentuję świat kultury i myślę, że to jest taka mocna ekipa, która gwarantuje rozwój i która gwarantuje nam jako Polsce, ale też regionowi, ja dzisiaj mówię śmiało o Mazowszu, że ten głos będzie słyszalny, że te problemy będziemy mogli szybciej rozwiązać, bo my po prostu znamy te tematy. Drużyna, którą idziemy do Parlamentu Europejskiego, to jest drużyna ludzi, którzy wierzą w Unię Europejską i wiedzą, że Unia Europejska gwarantuje nam bezpieczeństwo, dobre stanowienie prawa, no ale też środki na rozwój, bo zależy nam na tym równomiernym rozwoju. Mi zależy na równomiernym rozwoju Mazowsza, to nie tylko Warszawa i okolice, co bardzo mi leży na sercu, bo też z tego regionu jestem posłem, ale równomierny rozwój całego Mazowsza. Tego zielonego, ładnego Mazowsza również. Mm-hmm. No właśnie o tym rozwoju też porozmawiamy, bo dużo mówiliśmy o kulturze, która jest oczywiście bardzo ważna, ale nie mniej ważny jest również rozwój i te wskaźniki, które później obserwujemy, choćby PKB. Pani minister, europoseł Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej był u nas w studiu. Rozmawialiśmy także oczywiście o okręgu wyborczym, czyli to województwo mazowieckie, obwarzankowe tak zwane województwo mazowieckie, czy zielone Mazowsze.
pan minister Halicki określił ten region jako bliższy Lubelszczyzny czy Podkarpaciu. No właśnie, co zrobić? Czy w Europarlamencie widzi pani takie możliwości, nasz region tutaj był bardziej kojarzony jednak, powiedzmy, z bogatą Warszawą, aniżeli z biednymi tymi regionami Lubelszczyzny czy Podkarpacia, pięknymi oczywiście, ale jednak kojarzonymi nie z takim, powiedzmy, bogactwem, bo to jednak mówimy i patrzymy też na to PKB i ono tutaj nas jednak faktycznie zbliża do Lubelszczyzny czy Podkarpacia. Mazowsze jest regionem szczególnym, z dużym potencjałem gospodarczym. Jest też bardzo zróżnicowany, jak pan redaktor był uprzejmy zauważyć, bo to jest Warszawia i region wokół warszawski. Region z większym potencjałem gospodarczym i pozostała część Mazowsza, czyli Ostrołęka, Siedlce, Radom, Płock. I ten region jest określany jako bardziej zielone Mazowsze. Jest na pewno regionem nieco biedniejszym niż Warszawa i okolice i bardzo leży nam na sercu równomierny rozwój tego województwa. I ja tutaj nie śliłabym się na zabieranie Radomia bardziej do Lubelszczyzny czy do Podkarpacia. Bardzo nas interesuje i bardzo nam od początku funkcjonowania samorządu województwa mazowieckiego to, aby integrować te poszczególne regiony, bo wiemy, że historycznie to Mazowsze wyglądało inaczej. Natomiast przy tym układzie geopolitycznym Mazowsze jest regionem spójnym. Pracujemy na to wiele lat i mam nadzieję, że właśnie ta praca parlamentarzystów w Parlamencie Europejskim również ma wielkie znaczenie, aby mówić o regionie Mazowsza jako spójnym regionie i aby dbać o to, aby równomiernie się rozwijał i pod względem gospodarczym, i kulturalnym, i edukacyjnym. Ale pytanie, jak to zrobić? Ja myślę, że to już się dzieje. Już się dzieje i dzisiaj, kiedy mówimy o Mazowszu, to nie wyobrażamy sobie tego Mazowsza bez Radomszczyzny, bez ziemi radomskiej. Pięknej, historycznie bogatej ziemi radomskiej. Wiemy, że Radom ma ambicje. Wiemy, że region radomski ma ambicje. Chociażby, jak słyszałam już niejednokrotnie, odbudowa zamku w Radomiu, prawda? To też jakby bardziej pokaże tą historyczną więź. Może też bardziej z Mazowszem, bo to właśnie z Mazowsza, z samorządu województwa mogą płynąć na to środki, ale też dzisiaj jest szczególny taki moment i te środki mogą też być przeznaczone właśnie z Ministerstwa Kultury. No właśnie o tym może pani minister porozmawiamy. Jakie są możliwości właśnie odbudowy Zamku Królewskiego w Radomiu? Ta dyskusja od lat trwa w Radomiu, ale cały czas Radom nie doczekał się odbudowy XIV-wiecznego zamku. Jak można w tej sprawie, jak może w tej sprawie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pomóc? Dyskusja trwa od wielu lat, natomiast teraz są realne szanse i myślę, że tutaj jest duża rola samorządu właśnie radomskiego, który powinien wystąpić z wnioskiem. Oczywiście tutaj pewnie są kwestie własnościowe, jeżeli chodzi o teren, na którym zamek był posadowiony, bo wiemy, że dzisiaj ten teren po części należy do miasta, a po części pewnie do kurii. Tak jak widzicie państwo, znam te problemy tego miasta i tego regionu. To też chodzi o to, aby samorząd złożył wniosek i dał szansę. A dzisiaj jest taka szansa, ponieważ w budżecie Ministerstwa Kultury zostały uruchomione środki z KPO i dzisiaj, jeżeli wpiszemy hasło Feniks, to będzie otwierała się strona, która nam powie, jakie są możliwości pozyskania środków finansowych właśnie z budżetu, z Ministerstwa Kultury. To są duże pieniądze. Dofinansowanie może wynieść do 80%, tam jest 79,9%, reszta to wkład własny, więc mądrze zaplanowany projekt i oczywiście w terminie należy złożyć wniosek. Taki termin już się rozpoczął od maja do końca września. Proszę
abyśmy naprawdę dali Radomiowi szansę, a myślę, że to jest dobry czas, bo ten rok i rok następny to są duże pieniądze właśnie przeznaczone na kulturę, na zadania inwestycyjne w kulturze, ale nie tylko. Możemy powiedzieć też, pani minister, oczywiście to jest taka jakby kwestia takiej pewnej deklaracji, czy może wyciągania od pani takiej deklaracji, ale czy jeśli taki wniosek z Urzędu Miejskiego tu w Radomiu wpłynie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to na pewno będzie mógł liczyć na jakieś przychylne spojrzenie i rozważenie tego wniosku? Do ministerstwa mają prawo złożyć wnioski samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje kościelne i wszystkie będą rozpatrywane. Bardzo mi leży na sercu ziemia mazowiecka, będziemy się tym wnioskom przyglądali i jeżeli wszystkie kryteria zostaną spełnione, to myślę, że jak najbardziej możemy zrobić ten pierwszy krok w odbudowie zamku. Pani minister, wracamy teraz do eurowyborów i do tematów, które są jakby najgorętsze w ostatnich tygodniach, a może szerzej miesiącach. Tematy, które zadaję, czy pytania odnośnie tych właśnie gorących tematów, które zadaję naszym gościom, kandydatom do Europarlamentu, tak czy nie, oraz krótkie uzasadnienie. Zielony Ład. Zielony Ład należy poprawić. Zielony Ład, myślę, że został źle przygotowany. My jesteśmy za rozwojem jako Polskie Stronnictwo Ludowe, bo jesteśmy tą partią, która wyrosła z korzeni agrarnych i bardzo nam zależy na rozwoju polskiego rolnictwa, ale on musi być dostosowany do możliwości polskiej wsi, no i tak, żeby zapewnić rozwój polskiemu rolnictwu. Będziemy o to dbali też w Unii Europejskiej. Czyli tak czy nie? Jeszcze... Tak, ale... Tak, ale nie z tymi zapisami, które dzisiaj są, z których ten Polski Ład dzisiaj się składa. Po prostu rozwój tak, ale nie w takim wydaniu. Mhm. Federalizacja Unii Europejskiej i zniesienie weta w głosowaniach w Radzie. Tak czy nie? Tutaj też potrzebna jest jeszcze szeroka dyskusja, ale tak. Tak, dobrze. Wspólna Europejska Armia. No, dzisiaj bezpieczeństwo jest tematem bardzo ważnym w dobie, kiedy za naszą wschodnią granicą trwa regularna wojna, kiedy widzimy, co się dzieje na świecie, do czego prowadzi mowa nienawiści. Myślę, że Europa i świat powinien dążyć do zapewnienia jak największego bezpieczeństwa mieszkańcom i Europejczykom. I tutaj również musi być mądra dyskusja, nie podgrzewanie tematów, które nas dzielą. Jesteśmy przeciwni mowie nienawiści, bo widzimy, do czego ona może doprowadzić. Także bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Czyli tak. Bożena Żelazowska, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, a także kandydatka w wyborach do Parlamentu Europejskiego Polskie Stronnictwo Ludowe, była gościem dzisiejszego programu Kontrast. Dziękuję pani minister. Dziękuję bardzo. Na pewno potrzebny jest komisarz do spraw bezpieczeństwa. Na pewno. Także bardzo panu dziękuję, panie redaktorze, a państwa proszę również o głos na mnie. Jestem pierwsza na liście trzeciej drogi Polskiego Stronnictwa Ludowego i bardzo proszę państwa o pójście na wybory, bo to są ważne wybory dla Polski i dla Europy. Już 9 czerwca. Dziękuję. Idziemy na wybory. Maciej Zieliński, ja państwu już dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny kontrast. Do zobaczenia. Agencja Kreatywna Macomedia. Kreatywność wspierana technologią. Enea Wytwarzanie to firma, która od lat aktywnie angażuje się w rozwój województwa mazowieckiego i wspiera wydarzenia sportowe, kulturalne oraz edukacyjne w regionie. Obecnie jest sponsorem radomskich drużyn siatkarskich Cerrad Enea Czarni Radom i Ele Klerk Moja Radomka Radom oraz klubu piłkarskiego RKS Radomiak Radom.